Nie tak miało wyglądać tegoroczne lato. Koronawirus pokrzyżował jednak niejedno zamierzenie. Kilkanaście tygodni temu odwołano wszystkie planowane wydarzenia kulturalne w mieście. Teraz powoli kultura zaczyna ożywiać miasto. Już 18 lipca zainaugurowane zostaną muzyczne spotkania na dywaniku u Marii. W lipcu i sierpniu Suwalski Ośrodek Kultury zaplanował aż 8 koncertów plenerowych u stóp Marii Konopnickiej. Na dywanikowej scenie pojawią się muzycy, których różnorodna twórczość nie tylko poruszy emocje, ale i, mamy nadzieję, rozrusza ciała, informuje Agnieszka Małka z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Pierwszy koncert już w najbliższą sobotę, 18 lipca. Usłyszymy Piano Blues Band. Podczas plenerowych koncertów usłyszymy także reprezentantów suwalskiej sceny, znanych i całkiem nowych, ale też i gości. Między innymi Piotra Bakala, Żurkowskiego. Na scenie pojawi się także maestro Chivas. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Szczegółowe informacje na plakatach i stronie Suwalskiego Ośrodka Kultury.